Cześć wszystkim. Dajcie znać, czy mnie słychać. Bardzo proszę. Halo, halo. Słychać. Dobra, super. Dzięki wielkie. Tak nieprzypadkowo oczywiście zacząłem od puszczenia robota, żebyście zobaczyli, jak on tam sobie chodzi, bo nie ma sensu też tracić czasu na to, żebyśmy sprawdzali, jak on sobie działa na historii, bo jak będziecie chcieli go przetestować, to oczywiście będzie taka możliwość i plik z danymi historycznymi będę mógł wam udostępnić i wtedy sobie zapuścicie, będziecie mogli ustawiać tam inne parametry, takie jakie kto będzie chciał. To tyle. Do robota wrócimy za moment, w sensie pod koniec, a najpierw zrobimy szybką analizę tego, co się w ogóle dzieje na rynku. Ale jeżeli będziecie mieli jakieś pytania związane z robotem, to oczywiście będzie tyle czasu, żeby też je zadać. Bo się dzieje, fajnie to wygląda, pewnie eksperci od robotów mogą nie zostawić na mnie suchej nitki, bo akurat od robotów to ja ekspertem nie jestem, ale działa. Na historii wygląda bardzo dobrze, a od 2 miesięcy praktycznie też to rozgrywam z ręki, więc to też daje jakby, no pokażę wam po prostu, że to z ręki działa też według tego schematu, w jaki jest ustawiony domyślnie w robocie i który robi tam ten wynik, że w przeciągu bodajże 2 lat robi konto razy 8 przy stałym locie. To też ważne, że można oczywiście go jeszcze bardziej podkręcić, chociażby wrzucając mu lota proporcjonalnego do wielkości konta. No ale to już są kolejne eksperymenty, jak będzie nowa wersja robota, bo prawdopodobnie będzie już weekend. To już taka wersja produkcyjna, którą będzie można nie tyle testować, co wykorzystać gdzieś tam na rynku do tego, żeby się tym wspierać. Zobaczycie zresztą sami. Dobra, zatrzymuję zabawkę. O, jak ładnie. Później pokażę wam tam, co można ustawić i te osoby, które będą chciały, to będą mogły sobie go tam przez tydzień pomęczyć w każdą stronę. Idąc do tego schematu, o którym mowa i ten wykres, który tutaj was sprowadził, to jest poziom, no można go nazwać sky blue. On pewnie dostanie trochę inny kolor w przyszłości, żeby go rozróżniać, bo jak widzicie, dzienne wsparcia i opory, z którymi mieliśmy do czynienia na poprzednich wykresach, dzienne wsparcia i opory, one wyglądały tak, że tutaj mamy po prostu 4 kreski. Jest wsparcie, jest opór, jest jakiś tam maksymalny opór i jest maksymalne wsparcie, te maksymalne wychylenia. W przypadku takich instrumentów jak na przykład GBP AUD też są 2 poziomy, ale tylko te jakby grube. I one są codziennie albo prawie codziennie, bo są choćby takie dni jak tutaj, że ten poziom nie dało się go po prostu policzyć. I założenie jest takie, że w D+1, czyli po separatorze okresów, nie gram jak gdyby tego schematu w dniu, w którym taki poziom powstaje, tylko w dniu kolejnym, czyli po separatorze. Jak mamy separator i on mija, to rozstawiamy siatkę oczekującą, na pipsa, przed, na 10, na 20 i na 40 pipsach, domyślnie. I w tej chwili robot jest tak przygotowany, że można 4 pozycje ustawić. Docelowo będzie 6, w tej chwili są 4, bo chodziło o to, żeby przetestować model. Robot handluje cały czas jedną wielkością pozycji, czyli nie dostosowuje wielkości pozycji do wielkości konta i to jest po prostu najprostszy model, nie? Czy działa, czy nie działa. W tym momencie, w dłuższej perspektywie czasu, po prostu ogranicza się ryzyko, bo skoro pozycja jest stała, a przyrost kapitału na koncie jest coraz większy, no to maleje nam ryzyko, a i tak wyniki pewnie tam widzieliście tą krzywą. Zresztą puścimy tutaj zaraz robota, to też zobaczycie, jak to wygląda. I teraz take profit jest na poziomie bodajże tak, na poziomie 20 pipsów od tego poziomu. Czyli gramy tylko i wyłącznie poziom reakcyjny. No i jeżeli wezmą pierwszą pozycję, no to gramy na 20. Jeżeli wezmą drugą pozycję, to obiema pozycjami będziemy grali do tego take profitu. Jeżeli wezmą trzecią pozycję, i tu są 2 modele, które w tej chwili testujemy, to na trzeciej pozycji albo dalej gramy tutaj, czyli już właściwie 3 pozycjami na 20 pipsów, albo przestawiamy take profit dla wszystkich 3 pozycji tutaj, nad poziom. Wtedy oczywiście pierwsza pozycja idzie ze stratą, no a pozostałe, założenie jest takie, że pozostałe mają zarobić. Test, który wyszedł nam już z optymalizacji, wyszło, że można dopiero na 4. poziomie, czyli jeżeli bierzemy ten na 40 pipsach, na maksymalnym wycholeniu, wtedy przestawiamy faktycznie take profit, już zakładamy, że jeżeli odjechali nam na 40 pipsów, to mają wrócić tutaj, tylko do tego poziomu już nie oczekujemy, że pojadą dalej. Mam nadzieję, że to jest dla was w miarę czytelne. Zaraz zobaczycie, jak to wygląda już w praniu. W tej chwili testujemy jakby już tego robota również na Euro GBP i na CHF JPY, więc jakby pula instrumentów, na którym będzie można tym robotem rozgrywać pozycje, jest większa. Też szukamy takich instrumentów, które nie będą z sobą wprost skorelowane i zobaczymy, jak to wyjdzie. To, co dzisiaj, to na pewno możemy mówić o GBP AUD i tym, jak to wygląda. I teraz tak patrząc, jak to wyglądało, nie? No to tutaj mamy reakcję. Tu był poziom, ta reakcja była słaba, zjazd w dół,
powrót, rozliczenie. Ten poziom, co prawda, była wywózka i zrobienie tego poziomu tu, no ale potem była 20, jeżeli nie 20, to na pewno powrót. Taką samą sytuację mamy tutaj, gdzie ten poziom, ważne, D plus 1, czyli po separatorze okresów dopiero go rozgrywamy. Wychylenie, retest, podobna sytuacja tutaj, podobna sytuacja tutaj, czyli też mamy fajnie rozliczone. No i właściwie tak to po prostu wygląda i kolejne dni tak pukają. To, co mamy tutaj, a możemy sobie zobaczyć, to od razu będziecie wiedzieli. Ten poziom tutaj to jest 1,88,585. No i na tym poziomie będziemy oczekiwali reakcji tu, ale również będziemy oczekiwali tej reakcji na górze, czyli 1,89,964. Możecie sobie na GBP/AUD te poziomy zaznaczyć. No i życie pokaże, czy na ile ten schemat się wam sprawdza, nawet rozgrywając to ręcznie. I oczywiście dzisiejszy poziom, który też jest do rozegrania po separatorze okresów, czyli jutro, to jest 1,89,302. Jest model, który już jest jakby przetestowany, sprawdzony. Będziecie chcieli, to bardzo proszę o kontakt i wyślę wam takiego robota do testów. On po prostu potrzebuje zasilenia w dane i więc będzie też tam plik taki z historycznymi danymi. No, będziecie mogli się pobawić, na przykład zmieniając parametry wielkości pozycji bądź rozstaw siatki zleceń. Myślę, że w ciągu tygodnia będzie serwer dedykowany pod to, także pod rozwiązania algorytmiczne i będzie wtedy można takiego robota odpalić. A właśnie, bo były pytania. Więc po jakiejś tam głębszej analizie wychodzi na to, że robot, to traktujcie to proszę jako taki bardziej sygnał, że robot ten do wykorzystania na dowolnym koncie będzie kosztował 200 funtów jednorazowo, plus jakby normalnie abonament na poziom i tu jeszcze zobaczymy, czy to będzie więcej, czy uda się tą cenę sprowadzić do 20 funtów miesięcznie. Prawdopodobnie, na pewno nie więcej niż 40, ale z dużym prawdopodobieństwem uda się utrzymać cenę 20 funtów. Oczywiście jak tam ktoś będzie kupował abonament na 3 bądź 6 miesięcy, to ta cena będzie proporcjonalnie niższa. Ale do czego zmierzam? Że będzie można za robota nie zapłacić, bo jest opcja taka, że mamy coraz więcej brokerów partnerskich, takich, którzy również swoim klientom oferują rozwiązania DML-owe, więc jest opcja taka, że zakładając rachunek u takiego brokera, będzie po prostu można tego uniknąć, tej opłaty. Nic więcej nie powiem, resztę już możecie się domyśleć. Jak ktoś ma tą kasę wziąć, to po prostu możecie wy jej zwyczajnie nie zapłacić, a my ją rozłożymy w czasie. Więc to jest też deal. Więcej pewnie będziemy indywidualnie i myślę, że większość będzie mogła założyć rachunek dedykowany pod to rozwiązanie, nawet już na istniejącym koncie brokerskim i wtedy tylko się sugeruje brokerowi, że dane konto ma być podpięte pod innego IBIKa. No ale to po co wydawać te 200 dolków, czy 200 funtów, przepraszam, jak tą kasę może zapłacić broker, bo i tak warunki handlowe się po prostu nie zmieniają. Oczywiście jak ktoś nie chce, chce tym handlować na jakimś innym swoim własnym rozwiązaniu, żaden kłopot, po prostu wtedy jest jednorazowa opłata. Co więcej, ten robot wtedy będzie też działał na wszystkich walutach, które będą możliwe do rozegrania w tym modelu. Na tą chwilę, tak jak wspomniałem, to jest GBP/AUD, będzie EURGBP, będzie CHF/JPY. Myślę, że tych walut może być kilka, a może nawet kilkanaście. Ale to zobaczymy. To już też potem będziecie w stanie, zobaczycie, jak będą wyglądały backtesty, będziecie mogli je przećwiczyć samemu i co ważne, będzie można po prostu skompletować swój własny portfel i odpalić sobie tego robota na swoim własnym portfelu. Co do samych testów, przechodząc do no właśnie takiego testu. Na początku ci z was, którzy byli już od samego początku, to widzieli robota, który szedł. Ja go też tam ten fragment wrzucę, w ogóle docelowo to będzie cały test na historii, że będzie można zobaczyć, co ten robot i jak robił i z czego tam ten wynik się pojawia. Ale na tą chwilę tylko wam pokażę tak, Ctrl R i to jest tak, że to jest właśnie robot na SkyBlue, na GBP/AUD, GBP/AUD jako para. Okres, czyli ta historia, to jest tak jak od 1 września 2019 do 6 lutego, bo tak mamy wygenerowaną historię. Jest taki jakby co minutę OHLC, bo to szybki test, że nie jest co tik. Na rachunku 1 do 500. Testowany on był też na 100 dolarach. Tu jest 10 tysięcy, bo różne modele ćwiczyłem takie, gdzie chodziło mi o to, żeby już zaczynać z możliwie najmniejszą pozycją, czyli na przykład przy 10 tysiącach dać jedną setną, a w tej chwili po prostu jest 10 tysięcy i tu wyłączymy wizualizację po to, żeby on to szybko policzył. Tu są parametry i teraz ważna rzecz. Zajmujemy pozycję o 1.03 najwcześniej. Czasu tam ICE marketowego czy tego brokerowego, czyli to jest 3 minuty po północy naszego czasu. Dlaczego? Dlatego, że przez pierwszą godzinę rynki świrują, są na szerokim spreadzie i tak dalej. Czyli jeżeli w ciągu tej pierwszej godziny rozliczyli nam taki setup, czyli cena była już na tym poziomie jakby z poprzedniego dnia,
to już go nie gramy. To taki dzień po prostu robot sobie odpuszcza i sugeruje, żebyście ręcznie rozgrywając też to odpuszczali. I teraz, co my tu mamy w ustawieniach? Wielkość pozycji, tak jak mówiłem, dla wszystkich w tej chwili jest równa. W nowej wersji robota będzie można dla 6, a nie dla 4, bo tu teraz są 4. Dla 6 pozycji, dla każdej pozycji będzie można ustalić inną wielkość. To jest tutaj 10 punktów. Przed poziomem ustawiamy pierwszą pozycję, 10 pipsów po drugą, 20 po trzecią, czwarta pozycja na 40 pipsach. I take profit domyślny jest na 20 pipsach. Jeżeli pozycja zostanie wzięta tylko jedna, zaliczy na 20 pipsach TP, setup się kasuje i dziękuję bardzo, pozamiatane. Teraz w tym modelu, który tutaj mamy w tej chwili, który będziemy testowali, po wzięciu czwartej pozycji, czyli na tych 400 punktach, czyli 40 pipsach, jeżeli te 40 pipsów będzie wzięte, to przestawiamy take profit na 20 punktów, czyli 2 pipsy, na drugą stronę tej naszej strefki i tam po prostu skracamy te TP. Tu jest jeszcze stop loss 1550 punktów, czyli 155 pipsów. Tak nam wyszło, że jest to stop loss taki optymalny. Po prostu rzadko dochodzi, no jak dochodzi, no to niestety trochę konta zabiera, ale jest to tyle, że to się po prostu zwyczajnie kalkuluje. No to jakieś tam slippage, inne rzeczy, to już jest dodatek. Ważna jeszcze rzecz jest jedna. Na ile godzin wstecz rozstawiana jest siatka? Bo z obliczeń nam wyszło, że warto handlować do poziomów nie starszych jak tydzień. To znaczy, jeżeli jest tak, że jest ten poziom, który on wisi już 3 tygodnie, to jak zrobimy 240, a zrobimy 120, to wyniki są porównywalne, więc nie ma sensu trzymać ich dłużej. Dlaczego? Bo w MT5, bo na razie jest to tylko na MT5, na MT4 będzie dopiero jak zamkniemy proces produkcyjny, to w MT5 macie ilość, ograniczoną ilość transakcji, czy pozycji, które mogą być otwarte, zarówno otwarte w rynku, jak i otwarte w oczekujących. Więc nie ma sensu trzymania nadmiarowych pozycji, bo one i tak nie dają, nie podnoszą nam wyniku, a jakby nie było, generują dodatkowe ryzyko. Czyli 120 godzin wstecz, trzymamy pozycję i finał. No i teraz tak, zróbmy mu szybciutki start. Finał. Tak wygląda krzywa. Nie wiem, czy akurat tą krzywą wrzuciłem na magiczne, czy nie, ale tak to wygląda, czyli obsuwy kapitału są, tak? No te związane ze stop lossami, ale nie wygląda to tragicznie, a w mojej ocenie i na bazie doświadczeń to wygląda całkiem, całkiem nieźle. Osoby, które to też testowały, twierdzą, że nie ma sensu iść w taki wynik, w sensie, żeby tam konto razy 8, tylko na przykład codziennie czy co tydzień wypłacać zyski i tyle. Przynajmniej do czasu zwrotu na kapitale. Zwrot na kapitale nam przy tych ustawieniach chyba wyszedł w 3 miesiące. Nie pamiętam, ale to było tak jakoś, że tutaj przed tym zjazdem. No bo potem widzicie, że wróciliśmy jakby połowę zysku, czy nawet powyżej. Tutaj na tym nam zjadło. No i trzeba było chwilę poczekać, zanim się odrobiło. Może jak jeszcze jesteście, to zmienię wam, żeby wam pokazać, że tu jest, zrobimy 240. Czyli 240 godzin handlowych, czyli 10 dni handlowych, 2 tygodnie. No i w przypadku 2 tygodni ten wynik, on chyba był troszeczkę lepszy, ale był niewiele lepszy. Tak jak mówiłem, pojechaliśmy w kierunku 80, więc jest to wynik troszeczkę lepszy. Chociaż tu chyba na samym końcu była też większa obsuwa przez to. Więc można obserwować takie poziomy na przykład już z ręki, dogrywać do nich, a robot niech tam sobie pyka swoje. No, to chyba tyle.